A Państwa chciałem zapytać, to jest to spotkanie nieformalne, typowo robocze. Państwo w jakiej sprawie przyszliście? Bo jeżeli... My jesteśmy tutaj jako publiczność i chcemy oglądać. Ale to jest spotkanie bez publiczności. Ale to proszę, a co Państwo chcecie oglądać? To proszę mi pokazać w statucie, gdzie jest mowa o roboczym spotkaniu. No to jest nieformalne spotkanie. My jako radni chcieliśmy się spotkać sami, bez publiczności. No dobrze, to proszę pokazać w statucie, na którym paragrafie. No to pan mi pokaże w statucie, gdzie na nieformalne spotkanie grupy ludzi może pan sobie przyjść. Nie ma takiego sformułowania jak nieformalne spotkanie, ani grupa robocza. No dobrze. Trzeba spotykać się, proszę pana, każdego dnia, o każdej porze, kiedy chcemy, na nieformalne spotkanie. Natomiast jeśli chodzi o komisje, są to komisje zwoływane oczywiście na prośbę pana przewodniczącego rady, wtedy państwa serdecznie. Na wszystkie komisje, sesje jesteśmy Państwo zaproszeni bardzo serdecznie. Ale to jest posiedzenie komisji. Nie, nie jest posiedzenie komisji. Ale jesteście Państwo radnymi. Jesteśmy, możemy się spotykać. Ale prawo spotykać się wszędzie i o każdej porze, kiedy chcemy. I to spotkanie jest właśnie takim spotkaniem, gdzie chcemy się spotkać. I się spotykamy. Mamy do omówienia różne sprawy. Natomiast ta komisja... Ale to są informacje jawne, te, które Państwo tutaj... A czy dzisiaj informacja jawna się ukazała na WIP-ie gminy, czy jakimkolwiek, że jest dzisiaj spotkanie komisji? Nie, Państwo... To skąd Państwo wiedzą o naszym spotkaniu? Wiemy. Proszę Państwa, może ja powiem tak. Rada Gminy pracuje uchwalając uchwały. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy jako Rada Gminy podjęli uchwałę sprzeczną z jakimkolwiek prawem. Czy to z prawem administracyjnym, czy z prawem finansowym. Mamy prawnika, który nam te uchwały przygotowuje. Każda uchwała nasza ma podstawę prawną. Jeżeli nasz prawnik coś przegapi, my w dobrej wierze podejmiemy coś złego, mamy nad nami jeszcze wojewodę, który każdą naszą uchwałę analizuje i można nam ją odrzucić. Mamy rejonową izbę obrachunkową, która może nam odrzucić. W związku z tym my nie możemy podjąć żadnej uchwały nieformalnej. Dlatego pytamy, czego Państwo... Nie zarzucamy łamania prawa. Przepraszam. Dlatego czego Państwo oczekujecie po dzisiejszym spotkaniu? Chcemy uczestniczyć w posiedzeniu organów publicznej władzy. No i tyle. Nie jest to posiedzenie organów publicznej władzy. Mamy do tego prawo, mam tutaj wydrukowane ustawy. Znaczy nie jest to posiedzenie żadnego organu. Nieformalne... Moment. Jest to nieformalne spotkanie grupy radnych i już Państwu wie, dlaczego je zrobiliśmy. No dobrze, a nieformalne to... Już mówię. Jest nieformalne w sensie nieprotokołowane. Nie będzie żadnego protokołu. My sobie będziemy rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że my... Już Państwu tłumaczę, dlaczego jestem to wyjaśnienie Państwu winien. Mianowicie na sesji Rady Gminy radni muszą być przygotowani. Muszą wiedzieć, dlaczego taką uchwałę chcą podjąć, dlaczego jej nie chcą podjąć. Radni muszą być, nie mogą radni podejmować uchwał na chybił trafi. Dlatego my się spotykamy wcześniej, żeby bardzo dokładnie to przedyskutować. I na ogół robiliśmy to, co pan tutaj nam powiedział wcześniej. My robiliśmy spotkania przed każdą sesją wszystkich Komisji Rady Gminy celem omówienia materiałów na sesji. I absolutnie nie mieliśmy nic przeciwko publiczności. Natomiast ja osobiście na Facebooku nie siedzę, ale dowiedzieliśmy się od radnych nie tylko, że jesteśmy nagrywani i jeżeli byśmy tutaj podejmowali uchwały pod tytułem, że Rada Gminy nakazuje wszystkim mieszkańcom Leszna zakładać skarpetki na buty, no to ja rozumiem, można się z nas pośmiać. Natomiast jeżeli jesteśmy wyszydzani na Facebooku, że żremy sobie ciasteczka, czy tego typu sformułowania, nie wiem, strzelam, ja tego nie strzelam, bo tak mi ludzie mówią przez telefon których spotykałem, albo że z imienia nazwiska, który radny czy radna chleją sobie wody. Proszę Państwa, to są indywidualne, prywatne docinki. My tu nie chcemy nikogo ścigać, jak to się mówi, tylko chcemy mieć po prostu spokój. My jesteśmy, jako Rada, jesteśmy takim jakby rzemieślnikiem, że Państwo zamawiacie u murarza ścianę, to dogadujecie termin wykonania, cenę. I my jako radni, również przez Państwa, jesteśmy rozliczani. Przychodzi termin, Rada się rozlicza. Rada robi źle, no to się Rada zmienia. Proszę Państwa, na tych spotkaniach roboczych padają też również nazwiska naszych mieszkańców, bo niektóre sprawy dotyczą dokładnie osób i my musimy te nazwiska rzucać. Państwo nie powinniście ani o tym wiedzieć, ani nie macie prawa tego wiedzieć. Więc nagrywanie tego, a z kolei my musimy pilnować się, żeby te nazwiska nie padały, to przepraszam bardzo, ale to chyba się trochę nie jest. Bo nas obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Ja wszystko rozumiem, ale w statucie gminy, który został uchwalony pod koniec kadencji ubiegłej, nie ma ani słowa o czymś takim jak spotkanie robocze radnych. Ale my do tego nie mamy nic. Możemy się umówić, że spotkanie robocze, nieformalne spotkanie każdy sobie może zrobić. Okej, w porządku.
Tylko was nie było tu ani jednego radnego na tej sali, no może dwóch nie ma, nie mogą powiedzieć, ale też byli tego zdania, co ja w tej chwili mówię, że my byli, nam było strasznie przykro jako radnym, że zostaliśmy w ten sposób na Facebooku opisani. Rozumiem, żebyście podjęli uchwałę, co powiedziałem, że zakładamy skarpetki na buty, tak każemy mieszkańcom Leśna robić. Rozumiem, jesteśmy złą, głupią radą. Natomiast jeżeli nam się wytyka, co kto pił i kto jadł i żarł ciasteczka, były zaległe imieniny dwóch koleżanek, one po prostu przyniosły nam ciasteczka i nam się robi tego typu personalne, osobiste wybiegi, my się z tym nie zgadzamy po prostu. Mamy prawo, czy nie mamy prawa? Przepraszam, mamy prawo mieć do odrobiny prywatności na prywatnych spotkaniach. Ale odmawia pan mieszkańcom wydawania opinii na temat tego, co widzą. Ale to są fałszywe opinie, proszę. Jakiej opinii? Powiedzmy szczerze. Ale nie wiem, kto jest kolegów, koleżanek obecnych. Czy ktoś z państwa na Facebooku usłyszał pierwsze słowo? Wymsknęło się, przepraszamy, ktoś usłyszał? Nic nie było. Ale to co znaczy, nic nie padło. Ale za co mamy przepraszać? Proszę Państwa, my jako Rada byliśmy nie tyle zbulwersowani, co było nam strasznie przykro, że się nie patrzy na naszą pracę, tylko się robi wycinki. Więc ja teraz też nie wiem, czy pójdą wycinki, że jesteśmy nie ogoleni. Nagranie idzie jeden do jednego, one nie są montowane. A to, co ludzie piszą pod spodem, to bardzo przepraszam, ale ja nie cenzuruję internetu i nie mogę ludziom wpływać na to, co... Dlatego... No tak, ale my jesteśmy nagrywane i udostępniamy. Dlatego wszystkie sesje, wszystkie komisje jak najbardziej zapraszamy. Natomiast dzisiaj jest po prostu... Przepraszam, prywatne spotkanie grupy radnych. My sobie będziemy rozmawiać o sprawach różnych nas, radnych, nurtujących. No, no jakbyśmy my do was do domu przyszli powiedzieli, jesteś mieszkańcem, ileś tam prawo tu być. No nie, to państwo są radnymi, a nie tak, no właśnie. Chodzi. Których wybrało społeczeństwo. No tak. I my, no to społeczeństwo... Państwa na radę. Dlatego na sesję państwo możecie przyjść. Nagrywać to będzie trwało. Ale komisję też możemy nagrywać. Komisję, proszę, tak. Mam ustawę o informacji, dostępie do informacji publicznej. Nie wiem. Pana, czy pan nas chce zmuszać do tego, żebyśmy się... Ja nie chcę państwa do niczego zmuszać, tylko ja nie rozumiem argumentów. No my też nie rozumiemy. My też nie rozumiemy pana argumentów, które mówią o tym, ile ktoś zjadł ciasto i ile ktoś zjadł. Ale skąd pani to wzięła, te informacje, jakieś ciasta? Ja jeszcze żadnych ciastek w internecie nie pisałem. Nie wiemy, kto pisał, dlatego... Ani o żadnych herbatach, ani wodach, ani... Panie Radzie, pan na pewno nie pisał, bo chodzi o to, że ktoś, kto to zobaczył, kto pisał, więc no... No to co z tego, no ale przecież ludzie mają prawo pisać to do swoich opinii, tak? Oczywiście, dlatego mówię... Panie Dawidzie, ja akurat mówię, to dotknęło mnie bardzo, bo wie pan, jestem bardzo daleka od tego, żeby robić Bóg wie jakie imprezy. To, co było, było bardzo skromną rzeczą. I po zamknięciu obrad. Tak, i po zamknięciu obrad sesji. Dopiero nie, komisji. Nie, przepraszam, komisji, bo to były akurat moje imieniny, prawda, zaległe. I faktycznie była informacja, że komisje obradowały przy suto zastawionych stołach. No przepraszam bardzo, to ktoś inny sobie jeszcze dopisze, a na suto zastawione stoły, to jeszcze Bóg wie może jakaś tam wędlina, wódka i Bóg wie, żeby się trwają. No tak, bo suto zastawione stoły. Także naprawdę nie, wiesz, nie dziwcie się państwo, że czujemy się w tym momencie bardzo dotknięci tą rzeczą, bo my jesteśmy naprawdę dla państwa. Takie jest nasze, takie są nasze założenia, żeby wam służyć, ale nie, nie może iść informacja do społeczeństwa przez pewną grupę ludzi puszczona nieprawdziwa, która nas dyskredytuje. Ale ja podkreślam, że te nagrania idą jeden do jednego, nie są montowane i nie są w żaden sposób tendencyjnie przedstawiane. A ludzie mają prawo do wyrażania swojej opinii na temat tego, co to jest. Miał wrażenie, że my się tylko obżeraliśmy? Mnie to szczerze mówiąc nie interesuje, co... No, ale nas interesuje. Mnie interesuje, że tak powiem, meritum treści, a nie ciastka i... Panie Dawidzie, powiedzmy jeszcze inaczej. Mamy taką sytuację, że musimy ustalić, na jaki kolor pomalować, nie wiem, ścianę w Lesznie. I część radnych mówi na biało, część mówi nie na brązowo. I my się tutaj wspieramy mocno, co opadają. Ktoś to
zobaczy zmontowane do jednego jednego, powie, no idioci, sami nie wiedzą, czego chcą. Jedni chcą na biało, drugi chcą na brązowo. Zaraz pójdzie komentarz, to są na pewno głupie cupki. Oni nic nie robią, tylko jedzą te ciasteczka. Oni mają pojęcia, co robią. Ja już zaczynam wtedy wymyślać, ale takie rzeczy ja słyszę w autobusach, takie rzeczy słyszę w sklepach, takie rzeczy słyszę na ulicy. Natomiast potem przychodzi sesja Rady Gminy, gdzie ci radni rozmawiają, dyskutują i w końcu jeden mówi dzień przed. Słuchajcie, jeden radny mówi dzień przed. Ja będę, żeby było na biało. Drugi powie, ja mówię, żeby było na brązowo. Ale w końcu jeden mówi, słuchajcie, a może zróbmy na żółto. No i ci radni zaczynają dyskutować. I na sesji wychodzi, że robimy na żółto. A komentarze idą, że miało być na biało, inni, że miało być na brązowo. Po co nam? Są jasne. I wszystkie posiedzenia sesji komisji są jawne. Dzisiaj jest posiedzenie prywatne, zamknięte dla publiczności. Panie przewodniczący, możemy wziąć klucze do obsługi rady, pójść do innego pokoju. Tak. Czy mamy wyjść do innego pokoju? My się chcemy spotkać sami, prywatnie. My możemy wyjść, nie ma problemu. No. Tylko, ale to nie chodzi, tak powiem, panie, my nie chcemy wam robić przykrości, dlatego mam może pytanie. Czy wy chcecie czegoś konkretnego od nas? Na czymś nas nie, złapać? Nasza może? Robota to jest monitorować, co tutaj się dzieje. No dobrze, ale... Zapraszamy na sesję, bardzo proszę. Zapraszamy na wszystkie sesje komisji. No tak, to dobrze, dziękujemy. No, również dziękujemy za wyrażenie tak głębokiej troski i obiecujemy, że będziemy starali się działać jak najlepiej, jak najdokładniej ku dobru społeczności, do czego nas społeczeństwo zobowiązało i pobrało. Okej, a nagranie z tej dyskusji my udostępnimy. Proszę państwa, no może... Ma się do tego prawo, ale myślę, że to działa na waszą niekorzyść. Tylko prosimy o jedną rzecz. My tu nie gramy, panie Dawidzie, tylko o jedną rzecz tylko prosimy. Żeby to było bez tak zwanych personalnych wycieczek, bo nikt nie chce być z imienia nazwiska personalnie obrażany. Dobrze, to po prostu będzie informacja tylko taka ogólna na... Fakt jest faktem, że to niektórzy mieszkańcy podpisują. No tak, no po prostu. Ale mieszkańcy nie są na spotkaniach, więc... Ale oglądają materiał ze spotkań i się wyrażają na ten temat, to chyba jest logiczne, prawda? Proszę państwa, to nie mamy wpływu na to, kto co pisze. No i jak ktoś myśli. Dlatego, proszę państwa, zróbmy tak. Przekazujemy to, co zostało nagrane. To jest taka sprawiedliwa powiedział. To nie są montowane nagrania, wszystko idzie jeden do jednego, żeby właśnie nie było takich zarzutów i pretensji do nas, że my manipulujemy informacją. Może pani sobie obejrzeć cały film, to jest od początku do końca niczym nie zmontowane. Dobrze, ale... Proszę państwa, my dzisiaj sobie tylko zastanawiamy się, czy zrobić to tak, czy zrobić to dobrze, tak. Dobrze, w takim razie życzymy owocnej dyskusji. No. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za zrozumienie. Miłego dnia. Miłego dnia.